Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy część drugą biegunów. Co do biegunów, to jest cała historia. Już w pierwszej części Państwo się zaznajomili. Natomiast zawsze pozostaje coś, co pozostało do powiedzenia. Ja nawet w tej chwili nie jestem taki pewny, czy ja wszystko w tym temacie skończę w tej drugiej części. Jak coś, to będzie część trzecia. Co my się dzisiaj dowiemy? Dowiemy się po prostu całą historię, dlaczego Byrda, admirała Byrda, po tej całej imprezie na Antarktydzie z 1947 roku wsadzono do czubków. Zrobiono, czyli zamknięto go w psychiatryku i dlaczego tak było? Dlaczego na przykład, no pociągnę ten temat trochę hitlerowców, zobaczymy taką jedną mapę ciekawą i to napisaną greckim takim pismem, podobne takie runy, no coś a la Grekę, to akurat znajemy, to część przetłumaczył i też dowiemy się, co hitlerowcy byli tak świetnie zorientowani. Dowiemy się właśnie tego szczegółu. To jest jeden szczegół. Zobaczymy też odpowiednie mapy. Postaram się przybliżyć właśnie ten otwór klepsydrzany, nie tylko w tym przekroju poprzecznym, ale tak jakby w przestrzeni, jakby to zobaczyć. Postaramy się zobaczyć kwestię dzisiejszą, jak dzisiaj walczy się na przykład z tymi otworami, w jaki sposób się to tuszuje. Dowiemy się też o niebocentryzmie, o niemieckim niebocentryzmie, który no, jest dość kontrowersyjny. No i powiemy, dlaczego on jest właśnie, dlaczego jest tak, a nie inaczej. O, może w ten sposób. Dlaczego na przykład pan Rolf Kepler, niemiecki niebocentryk, tak prowadzi niebocentryzm i jak prowadzi. No ale te wszystkie szczegóły będą w tym filmie. Ja zapraszam do filmu. No i to by było na tyle. Teraz kontynuujemy. No i co my tutaj mamy ciekawego? Otóż to jest mapa niemiecka, kolejna. Tym razem napisana takim pozorowanym pismem runicznym, ale to jest takie greckie. Coś a la, to są tak zwane runy niemieckie, ale one nie są w sumie niemieckie, tylko to są greckie. To jest taka mieszanina, powiedzmy. Runy razem z po grecku, ale kolega tutaj właśnie to część przetłumaczył. I co tu jest z tego ciekawego? A więc tutaj tak omawiając grubsze, mamy otwory na biegunach, jądro, mamy Słońce, Księżyc i tak dalej, odpowiednia symbolika, to jest oczywiście opis tego wszystkiego, co jest na zewnątrz i tak dalej. No i co jest tutaj, dlaczego akurat użyłem tej grafiki w tym filmie, ponieważ, bo to jest hitlerowska grafika, ponieważ ona jest związana z tym, że tutaj jest właśnie jest opis do tego, który mówi, bo to kolega przetłumaczył, opis właśnie szkła nieba. No to oczywiście materiał z mojego bloga, gdzie tutaj jest to tam szczegółowo wyjaśnione. Postaram się znaleźć to na blogu i zalinkuję te wszystkie szczegóły. No ale teraz, no więc widzimy, że hitlerowcy byli świetnie zorientowani, gdzie żyjemy i to też było podstawą do tego, że robili swoje spotki antygrawitacyjne albo magnetyczne, inaczej mówiąc. Robili V1, V2, raczej praktycznie V2 i rakiety dwustopniowe. Nawet takie produkowali. Ale idziemy dalej, ponieważ naszym celem jest tutaj wytłumaczyć kwestię tych otworów na biegunach. I to tutaj widzimy, jest pięknie w tej grafice opisane. Teraz jak wyglądają te otwory klepsydrzane? No to mniej więcej klepsydra mamy, no to tutaj się postarałem się tutaj tak kombinować, żeby Państwu to przedstawić, jak to wygląda w płaszczyźnie jakby w rzucie, w takim przekroju pionowym, no i jak to mniej więcej przestrzenie. No to jest właśnie taki otwór klepsydrzany, gdzie ten najmniejszy odcinek to jest 145 km, a te załamanie tu na górze to jest 1430 km według niemieckich map. Na poprzednim filmie mieliśmy przekrój poprzeczny. No. A ta cała przestrzeń to jest tutaj ziemia, oczywiście wszystko z zewnątrz i wewnątrz, gdzie mieszkamy, jest wszystko połączone.
atmosferą. I jeżeli lecimy samolotem, wlatujemy, płyniemy okrętem podwodnym, no to nie musimy opadać na dno, tylko płyniemy tak samo, jakbyśmy normalnie płynęli i też wypływamy na zewnątrz. Jeszcze o okrętach podwodnych, tych atomówkach będziemy mówić w dalszej części filmu, ale teraz idziemy dalej. Tak, jeszcze wracamy na moment tutaj do tej ciężarówki. To był ten Junkers 390. On nam tu jest potrzebny po to, żeby, my go trochę powiększymy, żeby powiedzieć, że no dlaczego tak potężny samolot z ogromnym zasięgiem, on musiał lecieć via Argentyna na Antarktydę, jeżeli mógł bez problemu wystartować z terenów Niemiec i polecieć sobie na biegun północny. Najwidoczniej, znaczy wylecieć na zewnątrz od strony bieguna, otworu na biegunie północnym. Dlaczego nie? No, na ten temat jest brak danych, natomiast możemy tutaj przypuszczać, że zostało to już jakby podzielone na Związek Radziecki, ponieważ Związek Radziecki swojego czasu wysyłał sterowce na biegun północny, ale niektóre się z nich rozbiły już na terenie Rosji. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiaj, no to na tyle, na ile dane do mnie dotarły, to Rosja utrzymuje stały kontakt z tymi na zewnątrz. No właśnie przez otwór na biegunie północnym. Także to kontaktowanie się to jest bezproblemowe z tymi, co jest na zewnątrz, tylko oczywiście wszystko jest utajnione. Ale hitlerowcy musieli mieć tą ciężarówkę. Tylko powiem, że to nie jest taka sama ksywa, jakby sama, tylko po prostu nazwa szyfrowa. Czyli ciężarówka. Jeżeli ktoś jakiś tam dygnitarz dzwonił, mówił o ciężarówce, no to mówił właśnie o tym samolocie. Teraz tutaj dla przypomnienia jeszcze nie powiedziałem Państwu też takiego szczegółu, gdzie ta linia, to jest 70. równoleżnik na Antarktydzie i to jest właśnie teren wojskowy i tutaj bez specjalnego zezwolenia, tutaj nikt nie ma prawa się krzątać. Jak widzimy, są to ogromne połacie lądu, ale przede wszystkim mórz. A więc wszystkie te wejścia do tuneli i tak dalej, co kiedyś tam się przybijali hitlerowcy ubotami, czyli swoimi okrętami podwodnymi, jest niedostępne. Co ciekawe, ponieważ jestem żeglarzem, gdzieś tutaj to docierają jachty do tej części tego półwyspu. To tyle. W ciśnienie Drake'a, czyli to jest połączenie między Argentyną i właśnie tym cyplem Antarktydy. Teraz idziemy dalej. Tak, a teraz, no proszę bardzo, tu mamy dla kontrastu takie właśnie zdjęcie. To jest Amundsen w 1911 staje na biegunie. No, ale teraz wiecie, dlaczego to zdjęcie tutaj wsadziłem? No, to jest bardzo fajna ciekawostka. Natomiast następne zdjęcie, popatrzmy, tutaj on na biegunie, pięknie, ładnie, 1911 rok. On wygrywa wyścig na biegun południowy. No, no i tutaj oczywiście są wątpliwości. 911 rok, nie ma żyrokompasów jeszcze, ale jeszcze żyrokompas też by wysiadł powyżej 85 równoleżnika, dokładnie 84,4. Czyli na 700 kilometrów przed geograficznym biegunem południowym czy północnym, no niestety znajduje się załamanie leja wylotowego, no i tam kompas nie działa, ponieważ jest wpływ tego pola elektromagnetycznego z zewnątrz i to wszystko już wariuje. No i teraz to wariuje i dopiero kiedy już powiedzmy jesteś w samym środku to wtedy łapiesz już te pole magnetyczne zewnętrzne, no i to wszystkie przyrządy nawigacyjne funkcjonują. No i pytanie, gdzie oni doszli? No tak im się wydaje. No kompas mieli, no jakiś tam kierunek wyznaczali, 911 rok, a więc no 1911, a więc no, ale w sumie nie jest to tak ważne. Ludzie się poświęcili, w potwornych warunkach tam docierali.
No i dotarli tam, gdzie im się wydaje, gdzie był biegun. Ale czy on tam był? Nie za bardzo. Dlaczego? Właśnie za sprawą tego pana. Już w 26 roku, tak jak mówiłem w poprzednim filmie, na Fokkerze, ja tego pana tutaj, tego, on wtedy był porucznikiem, a teraz już jest admirałem, Bernem trochę powiększymy, a nam będzie chwilę tutaj potrzebny. On w 26 roku właśnie wyleciał na zewnątrz, ale przez biegun północny. No i wrócił. No, czyli mamy 26, powiedzmy, gdzie tam 26, 27 lat, czyli stop, 17 lat później. Ale to nie koniec. Właśnie ten pan to samo zrobił w 1947 roku, kiedy miał już wojskową armadę, która wylądowała na Antarktydzie, żeby właśnie pogonić Niemców stamtąd. Oczywiście to się skończyło klęską, jak państwo wiecie. I on tym razem wylądował tam, jak mówią jego dzienniki, wylądował na zewnątrz, no i tam miał do czynienia z tymi mieszkańcami, z tymi zmaterializowanymi demonami i tak dalej. On z tym miał do czynienia. Oczywiście, tak jak powiedziałem we wstępie, trzeba było z niego, ponieważ trzeba było zrobić czubka, żeby to jego dziennik i pamiętnik w jakiś sposób zbić jego wiarygodność. A więc to sprawozdanie Berta trzeba było właśnie jakoś ukryć, a więc zrobiono z niego czubka. Ale później z tego psychiatryka go wyciągnęli, ponieważ była następna impreza już w 1958 roku i już to było utajnione i była następna wyprawa wojskowa na Antarktydę. Ale już to był 1958 rok. Oczywiście wszystko zostało to utajnione, najprawdopodobniej się wszyscy tam dogadali i Amerykanie przyjęli kontrolę nad biegunem południowym. Czyli Związek Radziecki otrzymał, jak zwykle, biegun północny, natomiast Stany Zjednoczone otrzymały prawo do kontaktu, biegun południowy. No to po to właśnie zrobiłem właśnie to zdjęcie. Tutaj dałem właśnie Amucena, który, no jemu się wydaje, że on coś zdobył. Natomiast tutaj mamy Berda, który no tam sobie nawet wylądował. Zresztą w YouTubie są filmy właśnie, które pokazują, jak wygląda roślinność na biegunie, właśnie w tym leju wylotowym. To właśnie on w swoich pamiętnikach zauważył właśnie, że jak leciał, zmieniła się temperatura i zmieniła się właśnie warunki magnetyczne, które spowodowały wariowanie jego przyrządów nawigacyjnych. A teraz mamy tutaj zdjęcie. No, słuchajcie, to zdjęcie też nie przypadkiem tutaj wsadziłem, ponieważ chcemy podyskutować na temat tego zdjęcia, otworu na biegunie. No, niektórzy mogą się, powiedzmy, tutaj egzaltować tym, że to jest dowód, że jest biegun, to znaczy jest otwór na biegunie. To jest zdjęcie satelitarne teoretycznie, ale wiecie, co tutaj najważniejsze było, jaka najważniejsza wiadomość, to skąd to zdjęcie zostało wzięte, kto to zrobił, w jakich warunkach, no i dowiemy się za chwilę tych wszystkich rzeczy. A więc zrobił to jeden widz, który był na pokazie slajdów w muzeum w Colorado. I ponieważ w tym muzeum był dość ciekawy, wziął aparat fotograficzny, no i oczywiście zaczął robić zdjęcia. I szereg tych zdjęć, bo to nie tylko jedno tutaj, co pokazuję, było i on je od razu umieścił na YouTubie i stwierdził, że to jest otwór na biegunie. No oczywiście od razu mu kilka kanałów zlikwidowano, kiedy on zaczął publikować te zdjęcia. To jest raz, ale wiecie, to też nie jest takie akurat ciekawe. Najciekawsze jest to, że tutaj jest tak zwany chwyt, zabawa w manipulację. To zdjęcie, jak widzimy, jest obrobione w programie komputerowym jako życie na zewnątrz. Czyli najważniejszy tutaj był taki element, żeby tego pana tutaj ścigać z tym YouTube'em i tak dalej,
żeby jemu tam robić te problemy. On tam na Vimeo ma taki swój film, właśnie opowiada o tym zdjęciu. Chodziło o to, żeby uwiarygodnić to, że żyjemy na zewnątrz Ziemi. A w sumie ten otwór tutaj, to jest jak najbardziej kwestia rzeczywista, tylko miało służyć przede wszystkim to zdjęcie, że żyjemy na zewnątrz Ziemi, czyli żeby tego już nikt nie kwestionował. A ponieważ to się już kwestionuje od wielu, wielu, wielu lat, albo nawet wieków. A więc co tym zdjęciem możemy tutaj powiedzieć? Że jest to obrobione w programie komputerowym, że żyjemy na zewnątrz Ziemi. Oficjalnie niby to jest satelity, ale pokazuje jeden bardzo ważny szczegół, że żyjemy, znaczy, że istnieją otwory na biegunach. Poza tym ta plamka mogła być tutaj, ponieważ to zdjęcie też jest nieostre. To też podejrzana sprawa, że jest nieostre. No mogła być odpowiednio obrobiona, ale nie zmienia to faktu, że coś takiego jest i takie coś poszło w eter. Ale pamiętajmy, że głównie chodzi tylko o to, żeby uwiarygodnić życie na zewnątrz Ziemi. Dlatego to zdjęcie zostało obrobione w specjalnym programie komputerowym. Teraz idziemy. To jest taka historia tego zdjęcia. Ale to też warto na ten temat coś powiedzieć. Co ciekawe, płaskoziemcy na widok tego zdjęcia swojego czasu na Facebooku to mieli serdecznie dosyć. Wkurzeni byli, ponieważ słuchajcie, otwory na biegunach generalnie zadają kłam płaskiej Ziemi. One praktycznie je likwidują, szczególnie ten na Antarktydzie. Bo według nich Antarktyda to jest tylko pas, jakiś tam pas lodów, ale i po później jest krawędź i jest przepaść. Tak to według nich jest. Ale to jest też właśnie płaska Ziemia, to jest też kolejna lada blefu w sklepie diabła. Idziemy dalej. I tutaj też Państwu zrobiłem, żeby sobie wyobrazić, gdzie znajduje się praktycznie na mapie 85. równoleżnik. Oto tutaj jest. Właśnie to specjalnie zaznaczyłem. Tak, to jest mniej więcej orientacyjnie, ale to tak skalowo szukałem właśnie mapy i na podstawie tych równoleżników, tutaj akurat nie ma numeracji, to jest właśnie ten 85. równoleżnik. W tym kółku nie działa ani kompas, ani żyrokompas. Nic nie działa. To jest właśnie wszystkie samoloty, później będziemy tutaj rozmawiać, samoloty nie przelatują na wskroś, ponieważ by wyleciały na zewnątrz. Wszystko jest dookoła tego kółka. Ponieważ tutaj na granicy tego leja wylotowego zaczynają być problemy z systemem nawigacyjnym, czyli z urządzeniami nawigacyjnymi. Dlatego na wskroś nic nie lata. Wszystko lata dookoła, czyli to jest ten właśnie 85, a dokładnie to jest 84,4. Czyli realnie od tej krawędzi do centrum tego leja wylotowego to jest ponad 700 km. 715 plus minus. A więc tak to wygląda. A więc tutaj tu żaden samolot nie lata. Bo jakby leciał, to by zaraz zabłądził. I kto wie, może by nawet wyleciał na zewnątrz, jakby się nie połapali. Dlatego tutaj jest też sztuczny zakaz lotów. Żaden samolot tranzytowy na przykład gdzieś tam z Indii do Stanów przez biegun nie przelatuje. Także to są też szczegóły. Teraz idziemy dalej. Tutaj, żeby Państwo wiedzieli, że to jest 85. równoleżnik. Czyli krawędź załamania leja wylotowego. Ale teraz to jest zdjęcie sprzed 2 lat. Słuchajcie, było na Wikipedii. Nie wiem, czy teraz jest, ale zostało to skopiowane przeze mnie, ponieważ jest tutaj fenomen. Pewien bardzo ciekawa rzecz. Podobno, bo to jest oficjalne zdjęcie marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych,
Jest to zdjęcie 450 km od bieguna. To praktycznie już jest w leju wylotowym. To jest okręt atomowy Honolulu. No ale zobaczmy, jaka ta pokrywa lodowa, jaka jest beznadziejna. Ona jest taka cieniutka. Ale co ciekawe, no misie tutaj widzimy. Misie mają, słuchajcie, misie tutaj urzędują całkiem nieźle. Za ciekawskie przyszły. Ale pytanie, co one tam robią? Słuchajcie, żeby misie mogły żyć, załóżmy, że to jest 450 km od bieguna, to misie muszą mieć dostęp do wody, bo żywią się fokami. Żeby foki mogły się żywić, to też muszą mieć dostęp do wody. Muszą mieć tak zwaną płynną krę. A żeby foki się mogły żywić, muszą też mieć dostęp do wody, bo żywią się rybami. A więc cały ciąg pokarmowy tutaj funkcjonuje. A te misie sobie tutaj przyszły. Tu widzimy takiego małego. To jest chyba większy, to jest mniejszy, to jakieś dziecko. A więc widzimy, że te misie tutaj nieźle urzędują, 450 km od biegunie, gdy praktycznie no już powinien być mróz taki, że te zwały lodu powinny być o wiele grubsze. No to proszę bardzo, nie ma najmniejszego problemu. Kiedyś mi argumentowano, że właśnie to nie ma się co dziwić, no bo są prądy ciepłe i takie różne tam bzdury pisali. No jak się przyjrzysz, to tam są same oficjalnie, to są same prądy zimne i one wędrują na zasadzie wira wokół arktycznego. A więc widzimy, tak to wygląda. Tak to wszystko tutaj wygląda, a więc widzimy, że no, jeżeli to jest zgodne z prawdą, no to słuchajcie, jest tam o wiele, wiele cieplej, niż nam się wydaje. A okręty atomowe mogą jak najbardziej sobie krążyć w tej i we w te. To jest akurat amerykański USS Honolulu. Zdjęcie sprzed 2 lat. Nie wiem, czy w tej chwili jeszcze się znajdzie na Wikipedii. Ale wtedy było i bardzo, było bardzo dobrze opisane, że to właśnie 450 km od bieguna. A teraz już to jeszcze tak opowiedzmy na koniec tych wszystkich slajdów, ale to jeszcze nie koniec filmu. Słuchajcie, no bo jeszcze chcę tutaj coś pokazać. To jest właśnie ten otwór klepsydrza. No to jest klepsydra, no Państwo, żeby mniej więcej wiedzieli, jak to wygląda. My teraz przechodzimy do jakby takiego podtematu, gdzie chcemy powiedzieć na temat pana Rolfa Keplera, ponieważ on też jest niebocentrykiem, ale co ciekawe on zrobił. Otóż on kwestionuje otwory na biegunach, ponieważ teraz chcemy coś powiedzieć o tych wszystkich, którzy no, wojują z tymi otworami. No akurat pan Kepler ma tutaj stronę i też z tym też stara się wykazać, że nie ma tych otworów. No ale pytanie, po co on robi? Teraz tak, weźmy tutaj przykład poprzedni. Wysłali do psychiatryka kogo? Admirała Berda. W porządku. Wysłali. Tego pana nie wysłali, ale jego wpuszczają do telewizji. Dlaczego? Ponieważ on twierdzi, że ich nie ma, ponieważ żyjemy w środku Ziemi, ale na zewnątrz jest nieskończona lawa. A więc argument tutaj tego pana, można bardzo, ten argument niebocentryzmu jako takiego, można bardzo łatwo zbić, ponieważ bylibyśmy w ugotowanym jajku od takiej ogromnej temperatury. Musielibyśmy być zagotowani. Ale jest to cena, właśnie ten blef, który uprawia, że nie ma otworów na biegunach, on uprawia ten blef tylko po to, żeby mieć na przykład, widać, że taka jest umowa, to jest cena, za którą płaci, żeby występować w telewizji, sprzedawać książki i tak dalej, i tak dalej. Nie mógłby powiedzieć w telewizji, bo jest niedopuszczalne wręcz, że na zewnątrz jest demoniczna cywilizacja i ona ma wpływ na to, co się dzieje tutaj w środku. Że wszyscy się tutaj kontaktują przez otwory na biegunach. Z nimi oczywiście, z tymi zmaterializowanymi demonami. A więc jest to cena tego pana. Cena jego swoistego sukcesu, sławy, bo on mieszka w Niemczech i to jest właśnie jego strona.
Natomiast co chcemy tutaj powiedzieć, jeszcze tutaj też na tej swojej stronie, gdzie on to tam pokazuje, to jest strona niebocentryczna, dość ciekawa, tak ona pokazuje nam część tak zwaną naukową, taki poziom on tutaj porusza, ma naukowy. I całkiem nieźle to robi. I tutaj ja czasami też z tej strony korzystam, czasami linkuję. Natomiast w tej kwestii otworów, tutaj akurat ten pan uprawia blef. Ale to jest cena jego sukcesu, ponieważ no, on tam to w jakiś sposób propaguje. Natomiast co tutaj na tej stronie znalazłem? Zresztą to nie jest już żadna tajemnica. Są tak zwane, o proszę bardzo, to są loty samolotem z Niemiec na biegun. Proszę bardzo, jak to wszystko wygląda? To jest właśnie fragment tej strony, pokazałem. O, ja nawet tutaj zrobię coś takiego. O, o wszystko to zrobimy taką. O, widzimy tutaj. Proszę bardzo, Nordpolflug, Deutsche Polarflug i tak dalej. Wszystko to jest cała strona, szczegóły. Proszę bardzo, jakie zdjęcie tutaj sobie jest piękne. Tu na dole, lewy dolny róg. Wszystko wzbudza takie zainteresowanie, wiarygodność i tak dalej. Realnie, owszem, lecą, ale tylko do 85 równoleżnika. Tamtąd lata już dalej nie latają. Natomiast no, jako lot, to jest zawsze ciekawostka, proszę Państwa, która pokazuje, no, że można ciekawe rzeczy zobaczyć. Gdybyśmy tutaj jeszcze zobaczyli. Chyba tak. O, zaraz spróbuję tutaj kliknąć, co nam wyskoczy. A, to proszę bardzo. To nam też wyskoczył takie właśnie piękne widoki okolic polarnych, Spitsbergenu, Grenlandii, ponieważ też tam o jakieś tutaj. Proszę Państwa, sobie ja tutaj zalinkuję. O, proszę bardzo, tutaj widać w tym rogu właśnie te piękne widoki. Też można sobie polecieć. To oglądać polarne widoki, jak to wygląda. Góry, morze, lody i tak dalej. Ale na biegun nie dolecimy. Chociaż byśmy chcieli, ale nie dolecimy. No, można się posiłkować jakimś tam GPS-em morskim, wziąć powiedzmy na pokład samolotu. Nie wiem, czy będzie działał. No, ale można się powiedzmy pokusić. W ten sposób można jakoś to z tego wybrnąć, nie? Można w jakiś sposób tak spróbować. A więc to jest kwestia otwarta. Natomiast, no, owszem, reklama jest dobra, no bo leci się na biegun, ale do bieguna się nie doleci. Czyli to by było w tym temacie otworów na biegunach. Gdyby jeszcze coś było, no to ja zawsze coś uzupełnię w tym zakresie. Także dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.